Spać, spać i jeszcze raz spać. Znamy to na co dzień, zwłaszcza ci, którzy wstają rano, ja na przykład o 4:00. I co wy na to? Ale to jak zwierzaki potrafią usiąść sobie drzemkę i mieć wszystko gdzieś, to jest po prostu przeurocze. Spójrzcie na te małe psiaki. No to czas na kociaki. Te są równie urocze, choć dla nich sen to normalka. Psy na takie wygody raczej pozwolić sobie nie mogą. Ja mam duży ciep. No, nie powiem, miejscowy niezłe sobie znalazły. Zawsze zastanawiam się, jak to możliwe spać w takich pozycjach, ale ludzie wcale nie są lepsi, zwłaszcza po imprezach. Ale to nie ich czas, to teraz lemur kochający słońce. Bronił się długo, ale w końcu przegrał. Mało? Proszę bardzo, więcej słodziaków, więcej ciekawych pozycji i więcej ciekawych lokalizacji. No, słodziuchy, normalnie nic, tylko tulać, kiziać i miziać. To na koniec pies, który nie dość, że śpi, to jeszcze śni. I to w jaki sposób? Pytanie, czy ten pies dogonił to, co chciał. Chcecie więcej? Nie ma problemu. Oglądajcie Heheszki, mam w zanadrzu sporo hitów, którymi żyje internet. Pamiętajcie, tylko Vox Music TV.